Witam szanownego gracza, Rywid z tej strony. Słuchajcie, barba sobie zrobiłem. Barbarze. No i powiem wam, że jest całkiem nieźle. Spróbowałem zrobić połączenie takie Ika z Reakorem. Sprawuje się to całkiem nieźle, ale jak wiecie, barbarzyńcy, którzy osiągają wyniki 45-47 Great Drift, to biegają tylko w jednym buildzie. Jest to build zbudowany na Reakorze. Tutaj zamiast tych naramów mamy plugawę osłonę, którą tutaj widzicie na ekranie. Również zamiast tego pasa mamy dumę Cassiusza, które buffuje nam przezwyciężenie bólu. No i oczywiście karwasze, które po podrzuceniu dostają więcej obrażeń kościa. Więc to jest najważniejsze. No i oczywiście kamienie, no to zmora uwięzionych i gogo szybkości. Gogo szybkości, chodzi o to, że szarża fajnie wbija tego goga szybkości. No i oczywiście później mamy buffa do redukcji czasu odnowienia. To jest mega ważne, żebyśmy po prostu nie stali i nie patrzyli się, jak ładuje nam się dzika szarża, bo później już tylko używamy tylko i wyłącznie dzikiej szarży. I powiem wam, że ten build naprawdę wymiata. Ale pokażę wam gameplay, jak to wygląda tak naprawdę, jeżeli chodzi o gameplay. Wygląda to tak. To jest filmik właśnie gościa, który do niedawna właściwie był pierwszy, jeżeli chodzi o rankingi barbarzyńców. No i ogólnie ranking barbarzyńców to jest właśnie ten build. 10 pierwszych miejsc jest tylko i wyłącznie ten build. No i taki jest gameplay. Nie wiem, czy wam się podoba taki gameplay. Przenosicie stwory z miejsca na miejsce. No stop, przez cały rift. Cały czas. Jak widzicie, tylko szarży używa właściwie, buffa na obrażenia. Ma bardzo podobny build do mnie, tylko ja tutaj mam moc starożytnych. Ja bym tutaj wrzucił jeszcze buffa na okrzyk na obrażenia, no to by było to samo. Więc mniej więcej tak wygląda. No tylko, że ja mam Ika, a on tu używa jeszcze oczywiście pieca. Piec w tym momencie jest naprawdę, no, dużo obrażeń dodaje, prawda? Tylko ja myślałem troszkę o innej strategii, żeby wziąć sobie miecz, który zadaje 10 tysięcy obrażeń przeciwnika, który jest zamrożony, ma 10% szansy na to, i na przykład jakiś fajny mieczyk do drugiej ręki, na przykład Herald Zagłady. Albo zrobić build właśnie taki, jaki tu mam, i dać ten jeden miecz na zamrożony, a drugi na przykład na przyzwanie moich starożytnych, kolejnych trzech, no i używać jednak tych młodo starożytnych na przyzwania. No nie wiem, się zastanawiam, szczerze mówiąc, jak to zrobić. Jak widzicie, tu umiejętności mam standardowe, czyli dzika szarża, tutaj się ustawiłem na ataki fizyczne, stricte, tak więc tutaj mamy pomruk zagłady, tutaj mamy przezwyciężony ból, człowiek żelaza typowo na dłuższe użycie, gniew berserkera, szaleństwo, furia starożytnych, no i oczywiście bezkarność. To buff jest na resy. Oczywiście można to zmienić. Oczywiście ja tutaj nie dałem sobie, jeżeli chodzi o HC, pasywek, bo jeżeli chodzi o HC, to mniej więcej wygląda to w taki sposób, że daje ci tu stalowe nerwy, nieustępliwość, zabobony i oczywiście gruboskórność. I to jest mniej więcej setup na HC. Tak to powinno wyglądać. Ja w tym momencie mam 15 tysięcy, no prawie 20, 15 milionów, 20 milionów wytrzymałości. Topowe barby mają około 850 tysięcy, 900 tysięcy obrażeń standardowo i około 25 milionów wytrzymałości. No i to jest wszystko, nie? I tak możecie iść z takim setupem, który wam mniej więcej pokazałem. Można iść na wysokie Great Drifty. Więc barby mniej więcej w taki sposób atakują. Nie mylić z Barbie. No i kurczę, powiem wam, że się zastanawiam naprawdę, czy taki gameplay mi się podoba, że przenosimy cały czas stwory tak w kółko. Zobaczmy jeszcze raz. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. No, non-stop. Cały czas. No, dlatego zacząłem robić też mnicha. Mój mnich ma 67 poziom. Za chwilę go wbiję na 70 i będę mnichem szarżował ciało na lewo i prawo. Miejmy nadzieję, że no, da mi o wiele lepszy fan, jeżeli chodzi o sam gameplay. Przejdę może do jakichś kotni elementów na przykład. Pokażę wam, w jaki sposób na T6 działa ten build.
Wszystko tutaj ustawiłem sobie na przeżycie, no ale mniej więcej tak to wygląda. Jeżeli szarża się odłączy, że tak powiem, no to wtedy możemy użyć naszego młoteczka starożytny. Fajnie było mieć właśnie ten przedmiot sezonowy, który powoduje, że przyzywamy sobie trzech kolejnych. Bo jednak oni dają naprawdę fajny buffek, fajne obrażenie, jak jest ich sześciu oczywiście. Jak widzicie, ich tu ustawiłem na furię, więc jak oni atakują, to ja mam cały czas cały zbiornik praktycznie. W szczególności, że jak jeszcze szarżuję na stwory, no to to jest w ogóle już zważeźnia. Tak w sposób to wygląda. Więc możecie próbować zrobić taki build. Nie jest to trudne, szczerze mówiąc, już teraz w Diablo. Dorwać cały ten sprzęt. Jednakże wydropić piec, no to będzie problem. Powiem wam, że ja do dzisiejszego dnia nie wydropiłem ani jednego daru Ramaldiego, tak? Ani jeden dar mi nie wypadł. Dostałem tylko jeden od znajomego i to jest tyle. Więc jestem poszkodowany, jeżeli chodzi o drop. Buff Rivida już zszedł. Może dlatego, że już nie produkuje tak dużo filmów z Diablo. Może to jest dlatego. Że dlatego tak Blizzard wyłączył. No, ale tak się śmieję, ale po prostu no pech, niesamowity pech. No, ale też nie gram jakoś niesamowicie dużo. Ja mam 280 punktów paragonów, więc... Więc no. Niektórzy mają już 500, 600. Ci, którzy lecieli na tym bugu, mają już ponad 1000. No, albo po prostu grają non-stop na live. Okay, ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam przybliżyłem mniej więcej, o co chodzi tak naprawdę w Barbarzyńcy, jeżeli chodzi o wysokie, głębokie szczeliny. No, ponieważ tam króluje tylko i wyłącznie szarża, piec i wszystkie legendy buffujące szarże i właściwie naszą obronę, jeżeli chodzi o pas Duma Kasusza. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do następnego filmu, hej!